Tutaj słuchajcie, takie drzewo nie jest oznaczone jako pomnik przyrody, ale mam do niego sentyment z dzieciństwa. Dlatego, że często tutaj spędzałam bardzo dużo czasu. Zobaczcie, jest niesamowite. To lipa. W wąwozie niedaleko domu mojej babci. Zobaczcie. Gigantyczne drzewo. Trochę się w tym roku spóźniliśmy ze zbiorem lipy, no ale chociaż trochę nam się może uda. Niesamowite, nie? Małe zbliżenie jeszcze na lipę. Wyobraźcie sobie, że to drzewo ma, no nie wiem, no, na pewno dobre jest kilkanaście metrów, jeśli nie więcej. I naprawdę tutaj bardzo dużo bzyczy jest, bardzo dużo pszczół. Bardzo dużo jakichś innych owadów. Przecież delikatnie zbieram jeszcze tutaj kwiaty. Widzę, czy jest miododajna. Jest dużo tutaj jakichś takich owadów, których nie znam. Oprócz oczywiście pszczół. Jedno drzewo, słuchajcie, a do jedzenia dla całej łąki w tym okresie. A muszę przyznać, że lip w tym rejonie jest bardzo, bardzo dużo. Pyłek się osypuje cały czas. Piękny widok i zapach.